Czy przyczyną skurczów mięśni może być niedobór wapnia, sodu, potasu? Tak. A czy główną przyczyną chorób cywilizacyjnych mogą być czynniki genetyczne? Nie. To pytania na poziomie gimnazjalnym, które pojawiły się w testach w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Jest to 22. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli 22 lata już Polski Czerwony Krzyż promuje ideę właśnie zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. W sobotnim teście wzięło udział 14 szkół z powiatu szczecińskiego. W szkole podstawowej nr 2 uczniowie z gimnazjum, szkół podstawowych i średnich zasiedli do pytań. Były trzy poziomy trudności, w zależności od wieku uczestnika. Pytania dotyczyły promocji zdrowia, ekologii, zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia Polskiego Czerwonego Krzyża. Było wiele trudnych pytań. Jakie były dla Ciebie najtrudniejsze? O chorobach. Były różne choroby, jakie były ich objawy i w ogóle. Mimo to wyniki testów były dobre. Poziom tych zawodów był bardzo wysoki. Młodzież na 30 możliwych punktów uzyskiwała 24-26 punktów w zależności od kategorii wiekowej. Mało brakowało, żeby zdobywali maksymalną ilość punktów. Młodzież do testów przygotowuje się pod okiem nauczycieli, ale też sporo pracy wykonuje sama w domu. Niektórzy przystępują do testu co roku. Chcę być lekarzem, może chirurgiem plastycznym lub coś związanego z medycyną, chcę pomagać ludziom. Chciałabym się więcej dowiedzieć na ten temat. To jest ciekawe bardzo. Jeszcze się nie zastanawiałam nad tym, kim chcę zostać w przyszłości, ale może dermatologiem. Uczestnicy przyznają, że życzyliby sobie więcej tematów prozdrowotnych w szkole. Jak oceniasz poziom wiedzy swoich znajomych? No, nie jest zbyt wysoki. Ja sama nie jestem na wysokim poziomie. Myślę, że powinnyśmy w szkole więcej rozmawiać o tych tematach. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to jedna z wielu innych akcji Polskiego Czerwonego Krzyża. Te szkoły, które startują, to tutaj w tej olimpiadzie to biorą udział na przykład w takiej akcji Gorączka Złota Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli zbierają grosiaki lub na przykład dzisiaj klub HDK ze Szczytna od dzisiaj i wczoraj zbiera w marketach produkty żywnościowe dla biednych rodzin i tam też są wolontariusze ze szkół. Także rzeczywiście to jest po wszystko też powiązane i tak to się rzeczywiście odbywa. Organizatorzy olimpiady przyznają, że korzyści z promocji zdrowia wśród młodzieży są bardzo duże. Kilku zwycięzców tych olimpiad teraz już są lekarzami lub studiują medycynę, bo to takie jest powiązane trochę. Jako praktyk zauważalna jest sytuacja, gdzie młodzież chętniej pomaga innym ludziom, daje wskazówki innym ludziom, jeśli chodzi o zdrowy styl życia, jak i również im udzielanie pierwszej pomocy. Chętniej pomagają innym ludziom i robią to w sposób bardzo dobry. To się też to przekłada na to, że te dzieci później też w domu oczywiście o tym opowiadają rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. Jest to przenoszone przede wszystkim na te ognisko domowe, gdzie dziecko będzie mówiło, że to nie tak powinniśmy się odżywiać, że to jest powiedzmy niedobre, czy to ma na przykład przeczyta, jaki skład ma produkt i powie, że tam jest dużo różnych E, prawda, i powinniśmy rzeczywiście szukać produktów może ekologicznych. Liczymy na to, że ta młodzież, te grupy młodzieży, które biorą udział akurat na takich zawodach, zaszczepią również swoich kolegów, koleżanki w swoich szkołach, przekażą może to wiedzę, koledzy, koleżanki będą brali przykład z sukcesów i z tych osób, które biorą udział w zawodach i może pójdą za ciosem i w przyszłości będą te grupy coraz większe, tej młodzieży, która wchłania tą wiedzę zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy. W Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szczytnie wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Kamila Tańska, drugie Hubert Kwiatkowski i trzecie Łucja Górska. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Magdalena Orzeł, drugie Anna Piórkowska i trzecie Julia Licka. Wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Julii Obremskiej, drugie zajęła Malwina Biedka i trzecie Katarzyna Bogucka. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. W tym roku są bardzo fajne nagrody, ponieważ za pierwsze miejsca są tablety, MP4 i sprzęt elektroniczny jeszcze, także myślę, że dla dzieciaków to są super nagrody. Zwycięzcy zawodów rejonowych pojadą na wojewódzkie. Życzymy im powodzenia, by przeszli jeszcze dalej, mianowicie do zawodów ogólnokrajowych. Te odbędą się w połowie marca przyszłego roku.
oświadcza, że nadal będziemy czynić wszystko, że nadal będziemy czynić wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne, szczęśliwe i trwałe. 8 grudnia w Urzędzie Miasta Szczytno 11 par wspólnie obchodziło Złote Gody, czyli 50. rocznicę ślubu. Jubilaci odświeżyli przysięgę małżeńską sprzed 50 lat. Nie każdy ma możliwość doczekania takiej rocznicy. No, nie wiem, czy 1/3, czy 1/4 z tych, co się pobierają, dożywają takich czasów. No, także to mimo wszystko to jest miłe i przyjemne spotkać się w takim towarzystwie. Jak często się całujecie? Bo dzisiaj trzeba było się pocałować. Jak jest okazja jakaś. Wcześniej to częściej. A teraz troszkę rzadziej. Danuta Górska w imieniu prezydenta RP wpięła w klapę każdej pani i pana pamiątkowy order za długoletnie pożycie małżeńskie. Każda para otrzymała dodatkowo upominek. To jest też taki moment, kiedy można chwilkę zatrzymać się w tym biegu życiowym, obejrzeć się do tyłu i zobaczyć, jak wspaniałe się miało życie. Bo na co dzień tego nie jesteśmy w stanie ocenić ani docenić. Najpierw to były takie towarzyskie spotkania. No, kolega, koleżanka ze szkoły, takie różne sprawy szkolne, no, a potem przerodziło się to w miłość. To tak szybko zleciało, że nawet nie wiadomo kiedy. Jeszcze w czasach studenckich w Warszawie, 55 lat temu. To długo chodziliście ze sobą, 5 lat całe? Cały studia, mąż studiował, a ja czekałam na niego. Nie zastanawiałam się, tylko w czasach studenckich, no ja wiem, czy młodzież tak bardzo się garnie do stabilizacji. Stabilizacja się jakoś tam finalizuje po ukończeniu studiów, po otrzymaniu pracy. 50 lat pozostać ze sobą w parze robi wrażenie. Przypuszczeń co do tego, jak to zrobić, jest wiele. W przypadku małżonków na pewno wiele znaczy od tego, jakimi są ludźmi, jak kierowali swoim życiem, no i co przekazali swoim dzieciom, wnukom. I myślę, że jest to bardzo ważne, bo te osoby są takim dla nas przykładem. No, myślę, że teraz takich przykładów mamy mało. W związku z tym, że dotrzymali słowa, które dali sobie 50 lat wcześniej. Bo dzisiaj coraz częściej związki niestety upadają i ciężko naprawdę wytrzymać takim parom tyle lat. Dzisiaj obchodzili moi dziadkowie tutaj 50. rocznicę. Oczywiście w ślad za nimi też chciałbym, jak myślę każdy. Myślę, że właśnie wynika to z takiej prawdziwej miłości. Takie trafienie na tą drugą osobę, niekoniecznie, nie wiadomo ile będąc wcześniej ze sobą. Moi dziadkowie na przykład po 3 miesiącach wzięli ślub, a dziś wytrwali 50 lat i uroczyście to obchodzą. Tymczasem jubilaci nie widzą nic niezwykłego w tym, że dotrwali w małżeństwie Złotych Godów. Jakie są ich sprawdzone patenty? Mieliśmy do siebie zaufanie i byliśmy zajęci po prostu wychowywaniem dzieci, pracowaliśmy, także to nam wystarczyło. Po to, żeby bezpiecznie i zdrowo przeżyć 50 lat, tłumaczyć nie trzeba nikomu. Siekierę trzymać w piwnicy, nigdy pod ręką w domu. Oczywiście pod nazwą siekierę to i ostre słowa, i każdy ostracyzm, i każda ostra reakcja to jest siekiera. Po prostu trzeba szanować jeden drugiego, kochać jeden drugiego, być cierpliwym, być wyrozumiałym i to wszystko. 8 grudnia w Urzędzie Miasta Szczytno po 50 latach przysięgę małżeńską odświeżyli Irena i Stanisław Dawidczyk, Anna i Romuald Dziczek, Halina i Jan Jastrzębowscy, Irena i Januariusz Kaczmarek, Janina i Artur Kizel, Danuta i Zygmunt Legowicz, Zofia i Mirosław Niscy, Maria i Ryszard Sokołowscy, Zofia i Stanisław Szczepanek, Józefa i Wincenty Szczepkowscy oraz Henryka i Stanisław Węgelewscy. Mikołajki za nami. W przedszkolu numer 2 Fantazja sporo w tym dniu się działo.
Oprócz tradycyjnych odwiedzin Mikołaja miało miejsce przedstawienie. Studenci ze szkoły policyjnej przygotowali dla dzieci przedstawienia teatralne. Scenki nawiązywały do znanych bajek i zawierały elementy o charakterze edukacyjnym. 6 grudnia w auli gimnazjum nr 1 odbył się koncert śpiewanek domowych oraz pieśni nabożnych z mazurskiego kufra podróżnego. Koncert został zrealizowany w ramach projektu Pieśń Stąd, czyli powojenne dziedzictwo Mazur. To okazja dla wszystkich, którzy zastanawiali się nad rejestracją w bazie potencjalnych dawców szpiku, ale dotąd się nie zdecydowali. 11 i 12 grudnia w gimnazjum nr 2 przy ulicy Lanca w Szczytnie będzie czynna rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Wystarczy przyjść między godziną 13 a 15 z dowodem osobistym i zostawić wymaz z ust do badania. Stowarzyszenie Trzy Pokolenia, Miejski Dom Kultury w Szczytnie i Gimnazjum nr 1 zapraszają wszystkich na szczycieński wieczór wigilijny. 13 grudnia o godzinie 18 w auli Gimnazjum nr 1 wystąpią Zespół Mazury, dzieci z przedszkola Kubuś Puchatek, młodzież ze Stowarzyszenia Kreolia i z Gimnazjum nr 1, ponadto chór Kantata i Zespół Muzyki Dawnej Mandragora. Wstęp będzie wolny. Jeśli wciąż szukamy pomysłu na świąteczne prezenty, poszukajmy inspiracji na kiermaszu rękodzieła. 15 grudnia w Kafe Stańczyk w godzinach od 12 do 18 wystawią się twórcy biżuterii, odzieży, dodatków i sztuki użytkowej. Zapraszamy do kina Miejskiego Domu Kultury w auli gimnazjum nr 1 przy ulicy Kasprowicza 1. W repertuarze 15 grudnia pojawią się o godzinie 12 Ratujmy Mikołaja, film animowany dla dzieci w wersji 3D. O godzinie 15 film Mój biegun, prawdziwa historia Jacka Meli, czyli najmłodszego niepełnosprawnego zdobywcy biegunów. O godzinie 17 Tom Hanks w filmie Kapitan Phillips. O godzinie 19.45 najnowszy film Jacka Bromskiego Bilet na Księżyc. W filmie zobaczymy Annę Przybylską, Mariusza Kościukiewicza i Filipa Pawlaka. Bilety na wszystkie filmy będą w cenie 12 zł. Przedszkole Kubuś Puchatek walczy o plac zabaw w plebiscycie Nowum. By wesprzeć Puchatka, wystarczy zagłosować do 31 grudnia na stronie internetowej www.plebiscyt.nowumedukacja.pl.